Wszyscy kibice w Polsce zastanawiają się, dlaczego Mateusz Borek musiał robić 20 pompek w studiu przeglądu sportowego. No właśnie, dzisiaj wyjaśnienie kulisów tajemnicy tej sprawy, ale o tym w dalszej części tego filmu na samym początku. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknę grze, w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mateusz Borek wykona 20 pompek w studiu przeglądu sportowego. Wszystko praktycznie zarejestrował Tomasz Smokowski na swoim smartfonie. W wrzucił na swojego Twittera. Później to też pojawiło się na Facebooku, znaczy na, na YouTubie, tak? Przeglądu sportowego i tam się pojawił właśnie ten filmik. To wszystko związane jest z zakładem, a więc przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów był taki zakład, ale o nic praktycznie, tak? Między tutaj Mejvenami, dziennikarzami przeglądu sportowego, znaczy gośćmi przeglądu sportowego, tak? Mateuszem Borkiem, Dariusz Pakowski, tutaj był też właśnie Tomasz Smokowski i chyba tak Przemysław Rudzki. Każdy z nich typował na karsę, kto zwycięży ligę mistrzów. No i tutaj Mateusz Borek chyba z Przemkiem Rudzkim się założyli o to, że jeżeli po prostu tutaj, jakby typ Mateusza Borka przegra, no to on zrobi wtedy 20 pompek w tym studiu. No i rzeczywiście jego typ przegrał, ponieważ typował on, że wygra Juventus, a Juventus po prostu odpadł, przegrał. Więc Mateusz Borek niejako został zmuszony do tego, żeby zrealizował postanowienie tego zakładu, czyli zrobił 20 pompek i to rzeczywiście zrobił praktycznie no, cała społeczność. Internetowa tego się domagała podczas ostatnich odcinków Misji Football. Ludzie cały czas pisali pompki, pompki, pompki na czacie. Wiadomo, żeby to było właśnie odniesienie się do tego po prostu zakładu, tak było właśnie odniesienie do tego zakładu, ale trzeba powiedzieć, że z twarzą, z honorem wyszedł z tego po prostu Mateusz Borek, który rzeczywiście wykonał te pompki, tak, nie ugiął się tutaj, tak, jeśli chodzi o, o, o to, że właśnie by zrezygnował, tylko rzeczywiście, rzeczywiście po prostu wykonał te pompki i zakład został wykonany, tak, co prawda przegrany, ale został wykonany bez zamknięcia, także jak sam mówił, ostatnio pompki robił praktycznie dwa lata wcześniej. Także, no zresztą Mateusz Borek mówi taką ciekawą zawsze rzecz, że sport to jest to jest, sport, to jest dziedzina dla młodych, tak? <grym> Także tutaj początkowo nie chciał zrobić tych pompek, ale ostatecznie po prostu zrobił te pompki. To jest właśnie kilka słów na temat wyjaśnienia, dlaczego Mateusz Borek robił pompki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w Dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy film. Pozdrawiam, czy się cześć?